Nie pamiętam kto i dlaczego wywiózł mnie do tego lasu, ale na szczęście znaleźli mnie dobrzy ludzie i zabrali do swojego domu, który potem został również moim domem. Bardzo lubiłam tę rodzinę. Bawili się ze mną, troszczyli się o mnie, aż do czasu. Mijały dni, tygodnie, miesiące, nawet lata. Aż pewnego dnia do domu został przywieziony kot. Ja wtedy wylądowałam na podwórku. Nie dbali o mnie tak jak kiedyś. Pewnego dnia postanowiłam uciec, bo uważałam, że już nie jestem potrzebna tej rodzinie.